Szczęść Boże, dzień dobry. Razem ze mną siostra Janina Kaczmarzyk. Witam serdecznie we Wrocławiu. I dziś chcielibyśmy porozmawiać o projekcie, który przygotowałaś. Ja jednak chciałbym zacząć od Wrocławia, bo mam wrażenie, że to szczególne miejsce dla Ciebie i mam taką nadzieję bardziej. Tak, zdecydowanie tak. Mam tu bliskich, prawie rodzinę, a nawet trochę rodzinę. Mam też rodzinę zakonną, dom generalny, więc szczególnie bliskie miejsce. A sierpień 2017 roku z kim Ci się kojarzy? Kojarzy mi się z pielgrzymką, bo pytasz o pielgrzymkę. Natomiast dla mnie był to specjalny rok, który przez pewne trudne okoliczności tak naprawdę sprawił, że wylądowałam właśnie na wrocławskiej pielgrzymce. I myślę, że nie było to przypadkiem. Tak miało być. No, owocem tego była wielka popularność pierwszej pielgrzymki wrocławskiej w mediach poprzez pielgrzymkowe Despacito, które taką nazwę zwyczajową przyjęło w Polsce i pod taką nazwą pewnie zna go bardzo wielu z Was. Dzisiaj chcemy opowiedzieć o projekcie, który, kto wie, może ma gdzieś swój początek właśnie w tym miejscu. Myślę, że chyba tak. Powiedz coś więcej. Co posynodalny projekt muzyki chrześcijańskiej. Inspiracją jest sam papież Franciszek i owoce synodu. Dialog z młodymi, chęć słuchania ich, chęć udziału w ogóle w tym dialogu, który się toczy. Mamy wszyscy zdecydowane poczucie, że jest to dialog właśnie w kontekście muzycznym, w kontekście popkultury. I szkoda, żeby Kościół nie brał udziału w tym dialogu, szkoda, żebyśmy my jako siostry nie brały udziału w tym dialogu, szczególnie kiedy okoliczności są, jak widzimy, bardzo sprzyjające. Czego będzie dotyczył projekt? Co to jest za projekt? Jest to płyta, na którą włożymy 10 do 12 utworów o charakterze muzyki tak pop, premium, folk, odrobina country, bluegrassu i bluesa. Teksty piszę ja i one będą głównym narzędziem ewangelizacji. Prócz tego zaangażowany jest w to oczywiście cały team. No tak. Tomasz Konfederak, który odpowiada za muzykę. Ma on również taką dosyć bogatą przeszłość muzyczną. Pracował przez 2 lata w zespole H2O, potem wypromował Kasię Popowską i Sarsę. Oraz Josh Harris, producent muzyczny, który ma na koncie pracę w zespole The Killers oraz LCD Sound System. Profesjonalny zespół, rozumiem, że profesjonalne owoce, to kiedy będziemy mieli możliwość usłyszenia tego materiału, bo wspomniałeś, że 10-12 utworów, czyli co, jeszcze nie jest gotowe? Jest gotowy materiał, ale mamy w planie wystartować w przyszłym roku, być może pod koniec tego, w związku z czym czasu jeszcze dużo, żeby coś dotworzyć. Zapraszamy bardzo serdecznie do tego, żeby być na bieżąco z wszystkimi informacjami związanymi z produkcją tej płyty, czy z realizacją tego projektu. Tak, bardzo proszę wszystkich o wsparcie, o modlitwę. Są to rzeczy dla mnie zupełnie nowe, ale ufam, że z pomocą wielu osób, młodych i nie tylko młodych, i z pomocą Kościoła, i z pomocą wielu bezinteresownych osób, które się zaangażowały również w tę organizację, jestem bardzo wdzięczna. Myślę, że to się nam uda. No właśnie, bo wsparcie masz. Wspiera Cię właśnie kto wyda tę płytę. Wydawcą płyty będzie Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Natomiast patronaty mamy redakcji katolickiej polskiego, telewizji polskiej i polskiego radia. Oczywiście Gość Niedzielny również partycypuje w tych patronatach. Możecie szukać wszelkich informacji na temat tej płyty na wrocławgość.pl, na gość.pl i w wydaniach papierowych naszego tygodnika. To co, pozdrawiamy serdecznie i zapraszamy. Pa! Nie tak szybko, krok po kroku do Maryi, nie tak szybko. Matka Boża będzie z Tobą zawsze blisko, gdy jej szczerze oddasz wszystko. Nie tak szybko, krok po kroku do Maryi, nie tak szybko. Matka Boża będzie z Tobą zawsze blisko, gdy jej szczerze oddasz.